Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj będę Wam pokazywała, jak zrobić sałatkę na zimę z ogórków. Taką samą sałatkę możecie zrobić z cukinii, tylko że te cukinie muszą być malutkie, takie jak ta. Jeżeli macie takie cukinie, to też możecie w ten sam sposób zrobić sobie tą sałatkę i będzie naprawdę przepyszna. Idealnie nadaje się do tego, żeby po prostu otworzyć sobie słoik gotowy do obiadu. Do wykonania tego przepisu będziecie potrzebowali 2 kg ogórków gruntowych. Mogą być też szklarniowe. Chodzi o to, że 2 kg nieobranych ogórków, do tego jedna słodka papryka, 300 g marchewki, 0,5 kg cebuli. Ja mam taką ogromną, słuchajcie, muszę ją zwarzyć w ogóle. W tym roku cebula bardzo mi się udała. Nie wiem, czy widzieliście na Instagramie, pokazywałam, ile tej cebuli udało mi się zebrać. Ta jedna cebula ma 315 g, słuchajcie, zobaczcie. I to nie jest największa. Także niecałe dwie zużyję tutaj. Jeżeli nie przepadacie za cebulą, no to możecie ją troszeczkę ilość jej zmniejszyć, ale dodać na przykład jedną łyżeczkę cukru więcej, żeby właśnie ten smak słodko-kwaśny uzyskać. Do tego 3 łyżki soli, do tego początkowego naszego etapu. Później do zalewy będziemy potrzebowali, ja tutaj mam w ogóle spisaną karteczkę. Wiele moich przepisów na przetwory macie na moim blogu. W 2013, 14 i 15 roku dodawałam bardzo dużo przepisów na przetwory. Do zalewy będziemy potrzebowali 4 szklanki wody, jedną szklankę octu 10%, nie nadają się octy winne, jedną trzecią szklanki cukru, 2 liście laurowe, gorczycę, kolendrę. Jeżeli nie lubicie kolendry, możecie ją pominąć i czarny pieprz. Zaczynamy. Dzisiaj w ogóle u nas jest deszczowo i deszczowo ma być przez cały kolejny tydzień. I już słyszę, jak te wszystkie dyniowate pięknie rosną. Nie ma nic lepszego, jak właśnie taki lekko padający deszcz i 16-20 stopni w dzień. Po prostu idealnie. Chociaż musicie uważać, bo przy takich wilgotnościach bardzo szybko wchodzi choroba grzybowa na ogórka. To co, zaczynamy. W pierwszej kolejności będziemy musieli obrać sobie ogórki, marchewkę, oczyścić te wszystkie dodatki. Ja tutaj też uszykowałam sobie pęczek pietruszki. Jeżeli chcecie, możecie ją sobie dodać, jeżeli nie, możecie ją sobie pominąć. Ja lubię dodawać, ale ponieważ robię bardzo dużo przetworów, to też różnie czasami je robię, żeby nie było tak nudno. Robię sobie na przykład 10 słoiczków z pietruszką, 10 bez pietruszki, czasami dodaję paprykę, czasami jej nie dodaję. Możecie te przepisy dowolnie sobie modyfikować, w zależności od tego, jakie warzywa macie obecnie zebrane z ogórka, je dodać bądź pominąć. Najważniejsze, żeby trzymać proporcje zalewy, bo to jest właśnie to kluczowe. Uszykowałam sobie te wszystkie warzywa. Teraz tak, ogórki nie obieramy ze skóry, one będą cięte w plasterki ze skórką, chyba że macie takie ogóry, które są bardzo twarde, mają skóry, no to wtedy lepiej byłoby obrać. Cebulę poszatkuję, paprykę tylko, gniazda nasienne, marchewkę tutaj troszeczkę oczyszczę i zaraz będziemy wszystko tutaj ładnie dodawać. To jest marchewka, którą wysiałam po bobie, czyli gdzieś tam na początku czerwca. I zobaczcie, jak ładnie już urosła. Specjalnie wyciągnęłam tą mniejszą, bo ta mniejsza marchewka jest zawsze taka bardziej słodsza. A poza tym lubię, jak właśnie w przetworach jest taka wąska, a nie taka szeroka. W pierwszej kolejności, ja już tutaj sobie obrałam wszystkie warzywa, w pierwszej kolejności tnę ogórki na takie plasterki. Oczywiście, jeżeli nie macie takiej mandoliny, możecie użyć zwykłego noża, pociąć sobie w plasterki albo wrzucić do malaksera i pociąć na plastry. Chodzi o to, żeby pociąć to na taką grubość około 2 do 5 mm. Chyba że lubicie takie w ogóle większe plastry, no to też możecie sobie dowolnie tam pokroić. Można by było też zetrzeć na tarce jarzynowej, jeżeli ktoś lubi takie bardzo drobniutkie sałatki, ale u nas to nie przejdzie. U nas plasterki muszą być. Nie uwierzycie, przyszła moja siostra, więc wykorzystam siostrzyczkę młodszą i jej tutaj dam te ogórki do ścierania, a ja w tym czasie zacznę rozdrabniać pozostałe warzywa. Proszę tak, Marka. Super, że przyjechałaś.
Tak samo ścieramy marchewkę. Też w takie same plasterki jak ogóreczki. Jeżeli chcecie, możecie robić nawet i w paseczki. Można by było też, jeżeli nie macie mandoliny, to ogórki i marchewkę wziąć sobie, zrobić takie wiórki. Zobaczcie, jak fajnie będzie to też wyglądało. Taka sałateczka z samych wiórek. Powiem wam, że chyba nawet marchewkę sobie pokroję w takie wiórki, a nie w takie plasterki. To będzie nawet lepiej wyglądało w tych wszystkich słoiczkach. Marchewkę pocięłam na takie paseczki, ale jak chcecie, możecie normalnie na mandolinie pociąć takie plasterki. Teraz biorę paprykę i też na takie plasterki sobie ją tutaj będę cięła. Lubię, jak w tych sałatkach jest taka różna wielkość wszystkich warzyw, że tak jak się nabija na widelec, to trochę ogórka, trochę papryki, trochę cebulki, a nie, że wszystko jest tak, wiecie, pokrojone idealnie równiutko. Ale jeżeli wy lubicie inaczej, no to pokrójcie tak, jak lubicie. Smak będzie ten sam. Paprykę dodaję do pokrojonej wcześniej marchewki. Jeżeli chcecie zmieniać ilość składników, to starajcie się, żeby finalnie wszystkiego było tyle samo, co ja tutaj podaję w przepisie. Jeżeli chcecie na przykład dać mniej cebuli, dodajcie troszeczkę więcej papryki, bo chodzi o to, że ta zalewa musi się dobrze rozejść po wszystkim. Jeżeli byście na przykład dali jedną cebulę mniej, no to zabierzecie trochę słodyczy, którą cebula daje. Więc trzeba będzie dodać albo słodkiej papryki, albo troszeczkę cukru i na przykład więcej ogórków. Cebulę kroję w takie piórka. Cebula Globo, którą tutaj używam, jest niesamowicie soczysta i taka delikatna. Więc jeżeli używacie jakiejś innej, to ten smak może być delikatnie inny, też różny. Ale pięknie. Aż chciałoby się schrupać. Nie, nie, ja tak aż tak cebuli nie lubię. Dorzucam tutaj. Już widzę, że miska, którą sobie przyszykowałam, jest za mała, żeby wszystko wymieszać. No i na koniec dam troszeczkę natki pietruszki. Możecie też jeszcze dorzucić koperek, jeżeli macie. Ale wtedy też smak będzie nieco inny. Jak widzicie, wyszło tego dość sporo, więc zrobię po domowemu. Wszystko wymieszam w garnku. Dodaję tutaj wszystkie starte ogórki. Tu dla przypomnienia było 2 kg ogórków. I tutaj mamy cebulę, pietruszkę, paprykę i marchewki. I teraz do tego dodaję 3 łyżki soli kamiennej. Do przetworów używajcie soli kamiennej. Ona zawsze jest jednakowo słona i przede wszystkim kiszonki zdecydowanie lepiej tutaj się zachowują. No i teraz wszystko mieszamy. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Jak pięknie w słoiczkach ta sałatka też będzie się prezentowała. Chodzi o to, żeby po pierwsze to wymieszać wszystko, a po drugie, żeby sól rozeszła się po całości. Ponieważ no niestety, ja wiem, że wiele osób nie lubi takich przepisów, ale teraz to trzeba odstawić na 2 godziny. Musi tutaj ogórek puścić dużo soku, tak samo cebulka, papryka, wszystko, wszystkie smaki się połączą. No i będziemy robić zalewę i będziemy uzupełniać do słoików i wszystko będziemy pasteryzować. Także słuchajcie, czary mary, odkładam garnek na 2 godzinki. Ogórki już mi się zmorzyły. 2 razy je tam przewracałam, żeby ta sól się cała rozeszła, żeby wszystkie te warzywa się tutaj ładnie, równo w tej zalewie, która się tworzy, rozmieszczały. No i teraz czas najwyższy zrobić zalewę. Do garnka wlewam 1 litr wody. Jedną trzecią szklanki cukru. Wszystkie przyprawy, które wam wcześniej wymieniłam, czyli kolendra, ziele angielskie, liść laurowy, gorczyca i pieprz. I jeszcze musimy dodać octu. Właśnie, octu dodajemy 1 szklankę, czyli 250 ml.
Jeżeli nie lubicie takich kwaśnych przetworów, to możecie dać troszeczkę mniej. I to wszystko teraz musi się ładnie zagotować. A my w tym czasie odsączymy nasze ogórki. Zwróćcie uwagę, że ogórki tutaj wypuściły naprawdę sporo tego soku. I teraz, tak nie jakoś specjalnie mocno, ale jednak odsączam te wszystkie warzywa do miski obok, bo tej zalewy nie będziemy używali. Zobaczcie, jak to wszystko ładnie wygląda. Pięknie, kolorowo. Później zimą, jak wracamy właśnie do tych naszych przetworów, to tak fajnie sobie powspominać, że w tym roku uprawa ogórka była taka ładna. Albo papryka w tym roku udała mi się jak nigdy. Czujesz, jaka soczysta? Czujesz, jaka fajna, chrupiąca? Ja tak mam. Zawsze jak ktoś do nas przychodzi, to najpierw musi posłuchać, jak wyjątkowo w tym roku udały mi się pomidory, albo jaka odmiana była moją ulubioną. Bierzemy sobie słoiki i będziemy uzupełniać je tą całą sałatką. Ja sobie biorę taki lejek. Ten lejek często możecie dostać w IKEA. On się składa z trzech elementów. Mówię od razu, bo wiele osób później się w komentarzach pyta, skąd ten lejek. Ogórki wkładam tak, żeby nie były jakoś super ściśle włożone tutaj do tych słoików. Troszeczkę tak dociskam, ale nie za mocno. Musimy zrobić miejsce na zalewę. Jeżeli nie możecie używać octu spirytusowego, to na moim blogu i też tutaj na YouTubie znajdziecie przepis na użycie takiej zalewy na bazie octu winnego. Powinno nam wyjść tak 9 takich słoiczków 300 ml. Także tutaj sobie, tam gdzie jeszcze mi coś brakuje, porozkładam. No to teraz musimy poczekać, aż nam się zagotuje zalewa. Cukier już się ładnie rozpuścił, też dbajcie o to, żeby w międzyczasie pomieszać, żeby cukier się tam nie skrystalizował na dole, nie przypalił się jak, bo czasami można przy przetworach spalić sobie garnek. Zobaczcie, zalewa się już zagotowała, cukier się rozpuścił, więc teraz bierzemy tą zalewę i przelewamy do słoików. Staram się wyłapać po kuleczce ziela angielskiego, tak żeby do każdego słoika wleciało jedno ziarenko. Oczywiście jak się nie uda, to wiecie, albo wrzuciliście za mało, to możecie wrzucić takie prosto z paczki, przecież to i tak się tam zagotuje. W każdym razie staram się, żeby nie wpadło więcej. Po jednym do każdego. Liście laurowe wyciągam, one już tutaj oddały swój smak, więcej ich tutaj nie chcemy. No i teraz biorę tak zamaszystym ruchem trochę zalewy z gorczycą, z pieprzem i tutaj zalewam te nasze ogóreczki, tak żeby od góry w słoiku znalazło się przynajmniej 1 cm wolnej przestrzeni, tak żeby te słoiki podczas pasteryzacji mogły się porządnie zaciągnąć. Jeżeli gdzieś tam macie za dużo, no to trzeba to troszeczkę ubrać. Po chwili zobaczycie, że zalewa się dostała tam niżej, gdzie są ogórki i trzeba będzie troszeczkę uzupełnić. Dbamy tak o to, żeby właśnie 1 cm od góry było wolnego, ale nie więcej. Po kolei do każdego słoiczka równiutko wlewamy. Wszystkie słoiczki mam uzupełnione, mniej więcej porówno. Jeszcze tutaj widzę, że jeden ostatni mi opadł, więc muszę troszeczkę dolać. Ogórki troszeczkę opadną, jak będziemy pasteryzować, one się zrobią takie trochę bardziej miękkie, więc tej zalewy nie trzeba tutaj aż tak z czubkiem zalewać tych ogóreczków. I tutaj wszystkie słoiki musimy porządnie obetrzeć dookoła, żeby dekielki dobrze się tutaj trzymały. Ale już wygląda, ale już pachnie, słuchajcie. Po tygodniu możecie spróbować, już powinny być dobre. No, teraz zakręcamy.
i będziemy pasteryzować. Do garnka wkładam ręcznik papierowy, bo ostatnio sprawdziłam, że świetnie się sprawdza zamiast ściereczek. Także wkładam tutaj moje słoiki. Mam mały garnek tutaj, więc wejdą tylko 4. Ponieważ do środka wlałam gorącą zalewę, to mogę też od razu dać tutaj gorącej wody. I dzięki temu będę pasteryzowała nieco krócej. Wody nalewam tyle, żeby słoiki znalazły się w garnku zakryte wodą do 3/4 wysokości. Zamykam pokrywką i będę teraz pasteryzowała przez 10 minut. Po 10 minutach wyciągam słoiki, odwracam do góry dnem i czekam, aż się wychłodzą, zanoszę do spiżarni. Mam nadzieję, że ten przepis Wam się spodoba. To jest jedna z lepszych sałateczek właśnie takich zmieszanych warzyw, które lubimy bardzo często właśnie zimą sobie otworzyć do jakiegoś tam obiadu mięsnego. Także polecam, polecam. 10 minut minęło, wyciągam słoiki, za chwileczkę będę wkładać kolejne. Wyciągamy, bierzemy słoik, obracamy do góry dnem, żeby się wszystko ładnie zaciągnęło. Jak widzicie, ogórki zmieniły swój kolor, ale nie są jakieś bardzo splaczałe. One zostaną takie właśnie fajne, jędrne. I takie słoiki teraz tylko wyciągamy, będziemy je studzić i można śmiało schować do spiżarki. Na moim kanale znajdziecie już mnóstwo przepisów na przetwory. Jeżeli czegoś nie ma na kanale, to na pewno znajdziecie na moim blogu. Ogórki w musztardzie, ogórki kiszone, ogórki w chili, mnóstwo przepisów na sosy pomidorowe, lecza, przeróżne dżemy, kompociki, wszystko, wszystko znajdziecie. Także zapraszam Was, sezon na przetwory w pełni, także korzystajmy i zaprawiajmy na zimę, żebyśmy zimą mogli odkręcić te słoiczki i wrócić do tych zapachów i smaków lata. Do zobaczenia.